Dzień dobry wszystkim. W kontekście ściółkowania często pada takie pytanie. Gruba ściółka jest fajna, zrębki są super, słoma, siano, świetnie. Teraz wiosną często niektórzy zastanawiają się, ale jak siać w taką ściółkę? Jak to robić teraz wiosną, kiedy chcemy posiać lub później w maju posadzić rośliny? Jak sobie z tym radzić? Jak to robić? Czy te nasiona wyrosną? I pojawia się tutaj trochę wątpliwości. Już spotkałam się z tym kilka razy. Dzisiaj ja już o tym mówiłam, ja się powtarzam zapewne, ale tak dzisiaj przy wiośnie, z tej okazji, że pewnie wiele osób teraz właśnie sieje, opowiem o tym króciutko, jak ja to robię. Jeśli chodzi o taką grubą ściółkę ze słomy, którą tu widzicie, to jest część warzywna. No, jest bardzo gruba. Ja po prostu wiosną, jeżeli chcę siać takie warzywa jak marchewka, czyli to są drobniutkie nasionka, które rzeczywiście w takiej ściółce mogą nie poradzić sobie, jeśli je tak po prostu rzucimy. I takie drobne nasionka, więc wtedy po prostu zwyczajnie ja odsuwam tą ściółkę. Odsuwam tą ściółkę aż do gleby. Tutaj widzicie, ona jest jeszcze troszkę zamarznięta nawet. I w ogóle teraz wczesną wiosną, to nie jest jeszcze czas siewu tej marchewki, ale to jako przykład. Ja tą ściółkę odsuwam i fajnie jest też odsunąć trochę ściółkę wiosną, żeby ziemia się szybciej ogrzała, bo rzeczywiście pod spodem no, ona ogrzewa się troszkę wolniej. Więc teraz jest mi to, będzie mi to troszeczkę trudniej pokazać. Natomiast idea jest taka sama, czyli ja odsuwam ściółkę do ziemi. Aż do ziemi. I to będzie łatwiejsze, jak już nie będzie ona zamarznięta. A po prostu wtedy mam tą ziemię normalnie tutaj. I tu normalnie sobie ją, ona jest dość fajna, luźna, jeśli jest bardziej zbita, można ją rozluźnić, zrobić rządek i po prostu wsiać nasiona i przykryć. Czyli tak samo jak robimy bez ściółki i zostawić to tak. Ja to zostawiam tak i później jak nasiona już zaczynają kiełkować i już widzimy te nasze rządki, gdzie one wykiełkowały, powiedzmy, że to jest gdzieś tu, to powoli zaczynam jakby zbliżać tą ściółkę do tych nasion. Zbliżać, dokładać, też żeby ani nie zasłonić ich całkowicie, czy im słońca, ale tak dokładać. I im rośliny są większe, tym można tej ściółki dokładać. Jakby wraca ona na swoje miejsce, więc ja to tak robię. Jeśli chodzi o zrębki, to bardzo podobnie, czyli no tutaj filozofia, czy też sposób jest ten sam. Tu mam taką ściółkę ze zrębków, więc po prostu odsunę te zrębki. Też one są jeszcze, nie wiem czy to widać, ziemia jest twarda, ona jest lekko zamarznięta. Natomiast odsunę te zrębki, pod spodem było siano jeszcze z zeszłego roku, różne liście, cokolwiek, więc ja to po prostu odsuwam. Dobijam się, dokupuję się do tej mojej warstwy ziemi, robię tutaj rządek i tak samo jak rośliny wyrosną, no to lekko tak zaczynam. Jak wykiełkują, to zaczynam to dościółkowywać, dokładać, przybliżać i później po prostu części zielone zostają, a gleba jest powoli znowu przykrywana ściółką. Więc to jest tak, jak ja to robię, tym się chciałam podzielić, także nie ma strachu, można ściółkować. Ściółkować się spokojnie, są na to sposoby. Jeśli chodzi o sadzenie w maju, no to jest to jeszcze prostsze, bo po prostu robimy dołek. Jeśli potrzebujemy troszeczkę, jeśli jest naprawdę gruba warstwa ściółki i ten pomidor gdzieś tam nam zaginie w niej, no to możemy lekko odsłonić, ale idea jest taka sama. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że ta informacja się przydała. Słonecznie Was pozdrawiam. Przez piękny dzień ze słońcem. I życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.